Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Już za parę dni zaczyna się Wielki Tydzień, więc i przygotowania do świąt rozpędzają się coraz bardziej. Co prawda aura za oknem sugeruje nam, że mamy do czynienia ze świętami Bożego Narodzenia, ale myślę, że na wizytę świętego Mikołaja liczyć raczej nie powinniśmy. No chyba, że sami się za niego przebierzemy, ale wtedy sąsiedzi mogą zacząć podejrzliwie się nam przyglądać. Pozostańmy więc raczej przy przygotowaniach do świąt wielkanocnych i na przykład przy pieczeniu babki wielkanocnej. Przyznam się Państwu, że dawniej, a nawet bardzo dawniej, zastanawiałem się niejednokrotnie, czym różni się babka, po prostu babka, od babki wielkanocnej. Wydawało mi się, że to po prostu to samo ciasto. Dopiero z wiekiem doceniłem walory lukru, skórki pomarańczowej czy rodzynek, które to są nieodłącznym elementem wielkanocnej babki, a których wcześniej jakoś nie doceniałem i nie zauważałem. Prawdziwym cukierniczym mistrzostwem świątecznym są oczywiście mazurki. Przy tym, jak robi się mazurki i jakich dodatków używa do wypiekania mazurków, to taka babka, nawet wielkanocna, może się schować. Ja niestety nie posiadłem talentu do pieczenia ciast, o czym być może wspominałem, ale za to mam niezwykły i ponadprzeciętny talent do degustacji ciast podczas świąt. Podczas najbliższej Wielkanocy skupię się więc na tym, co potrafię najlepiej, czyli właśnie degustowaniu smakołyków. Do czego Państwa także zachęcam. Teraz jednak zapraszam do przejrzenia najnowszej oferty Lidla, która do sklepów zawita już w czwartek. Świątecznych wiktuałów znajdziecie tam Państwo zdecydowanie więcej, niż można by się spodziewać. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. A ja życzę Państwu miłej lektury i niezwykle udanego dnia. Do zobaczenia!